skusza Redeko. www.redeko.pl. Plan Obulik był taki, by każdego miesiąca, poczynając od stycznia, a kończąc na grudniu, rozgrywać po jednej rundzie. Niestety, aura sprawiła figla i się nie udało. Pod koniec tego roku i na początku przyszłego, mimo chłodu, temperatura na torze będzie bardzo wysoka. W niedzielę już przedostatnia runda, na początku stycznia ostatnia. Weekendowy start ma być wyjątkowy. Będzie to 12 runda w tym roku. W tym roku robimy 13 rund, ponieważ jedna się nie odbyła. Ale chcemy wynagrodzić to zawodnikom, jak i kibicom, organizując właśnie jako 12 rundę wrocławską Barbórkę, czyli ostatni odcinek będzie odbywał się również na torze Niskie Łąki, ale po zmroku, po godzinie 16, specjalnie doświetlamy tor tak, żeby było trochę jasno, ale oczywiście auta muszą jechać na światłach, oczywiście tak jak na Barbórce w Warszawie, kręcenie beczek, jazda dosyć, mam nadzieję, popisowa i będzie jak się wykazać w takiej właśnie jeździe czysto technicznej. Kierowcy wciąż mają o co walczyć. Większość sezonu już za nimi, ale sytuacja do końca nie jest klarowna. W kilku klasach wciąż sporo znaków zapytania. Jeszcze jest w kilku klasach bardzo otwarta sytuacja, także jak najbardziej niespodzianki mogą w tym sezonie jeszcze być. Mamy jeszcze jedną rundę, która najprawdopodobniej odbędzie się 10 stycznia, właśnie ta 13. Zobaczymy, czy w ogóle nazwiemy ją 13, żeby nie była pechowa. Mamy jeszcze te dwie rundy, także naprawdę może się sporo wydarzyć. Liczymy punkty z 10 rund w sezonie, także sytuacja jest jeszcze otwarta. Wciąż można się zapisywać do barburkowego startu. Szczegóły na stronie internetowej Obulik. Mamy jeszcze wolne miejsca, jest to ograniczenie do 60 aut. Natomiast wystarczy wejść na naszą stronę www.wlta.pl od Wrocławskiej Ligi Time Attack i tam dokonać zgłoszenia. Wszystko jest wyjaśnione na stronie, także wystarczy się zapoznać, przeczytać i będzie wszystko jasne. Tradycyjnie sobota to treningi, w niedzielę już sam start. W soboty mamy od godziny 12 treningi. Tym razem będzie to trening też w części drugiej, który będzie posiadał elementy beczki, właśnie tych nawrotów, które będziemy robili na następny dzień na Barbórce Wrocławskiej. Patronem medialnym ligi są Wiadomości Sportowe Sportgame. Centrum Skłusza Redeko. www.redeko.pl.